Rafał Zięgiewicz. W tym samym czasie, gdy katolikom przyszło przeżywać wielki wstyd i upokorzenie, wydarzyło się coś, co wstrząsnęło środowiskiem ich najbardziej zajadłych, omalże zawodowych wrogów. Otóż policja aresztowała mieszkającego w Polsce Kameruńczyka, który przez kilka lat zaraził wirusem HIV kilkadziesiąt kobiet. Ów człowiek, który wiedząc o swojej chorobie prowadził bujne życie u wodziciela, nie używając oczywiście żadnych zabezpieczeń, nie był takim od zwykłym Kameruńczykiem i zwykłym kłusownikiem seksualnym. Był on działaczem, bożyszczem klubu Le Madame i posiadaczem zaszczytnego tytułu antyfaszysty roku. Bohaterem postępowców, antyglobalistów, zielonych, bojowników o prawa mniejszości seksualnych, etc. Autentyczny murzyn z legendą politycznego uchodźcy, rzucający na Polaków oskarżenia o rasizm i ksenofobię, to dla tych środowisk ktoś taki jak dla komunistów tak zwany prawdziwy robotnik. Więc nic dziwnego, że panny zaangażowane w, jak to się we wspomnianym środowisku nazywa, walkę z systemem, zaliczały do form tej walki oddanie się bohaterowi. On zaś, jak wynika z materiałów sprawy, gdy któraś z dam świadczących rewolucji tę grzeczność ośmieliła się zasugerować użycie prezerwatywy, oskarżał ją z krzykiem o rasizm. Że niby ty faszystko jak murzyn to brudny, chory, parszywy jakiś. Tym samym krzykiem zamykał usta także swoim byłym kochankom, które po fakcie wykrywszy u siebie wirusa miały czelność pytać go, czy aby jest pewien, że wszystko z nim w porządku. Dzięki temu właśnie antyfaszysta roku mógł prosperować tak długo i gdyby nie trafił w końcu na kryptoburżujkę, która mimo wszystko ośmieliła się rozpowszechnić informacje, od kogo złapała śmiertelną chorobę, grasowałby prawdopodobnie dalej. Bożyszcze nowej lewicy, postępowy Afropolak, zaangażował się w walkę z systemem, bo wyczulony instynkt moralny nie pozwalał mu się godzić na nieprawości kapitalizmu i zbierał za to laury. A prywatnie okazał się cynicznym bydlakiem, skazującym na śmierć kobiety tylko dlatego, że, jak zeznał, w prezerwatywie to on nie lubi. Ujawnienie tej prawdy powinno na jego towarzyszy walki jakoś wpłynąć. I bardzo byłem ciekaw, jakie wyciągną oni z tej sprawy wnioski. Otóż już wiemy. Sformułowało je inne bożyszcze tego środowiska, jedna z papieżyc polskiego feminizmu, Wanda Nowicka, unieśmiertelniona wyznaniem, że wstydzi się, iż to właśnie Polska wydała Jana Pawła II. Wraz z paroma innymi ciotkami postępowej rewolucji ogłosiła, że wszystkiemu winny jest prawicowy rząd, bo poprzez swój katolicki konserwatyzm nie pozwala odpowiednio propagować używania prezerwatyw. Faktu, że uwodziciel grasował akurat w środowiskach, których za katolickie ani konserwatywne nijak uznać nie sposób, zupełnie pani Nowickiej umknął. Są chwile, gdy ideolo sięga takich wyżyn głupoty, że już się tego nawet nie da wyśmiać. Wystarczy tylko cytować.